Cześć wszystkim, z tej strony mówi Basza. Dzisiaj robimy sobie analizę losowania Ligi Europy. Przedstawiam wam właśnie pary, jakie są według mnie typy, kto według mnie przejdzie dalej. Jestem ciekawy także waszych typów, zostawcie w komentarzach wasze typy, wasze przemyślenia dotyczące tego losowania. Jednak na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Dobra, mamy tutaj 1/8 finału Ligi Europy, jeśli chodzi o mecze. Tutaj, bo trochę ta grafika ucina, pierwszy mecz to jest Lazio Rzym kontra Dynamo Kijów. Następnie mamy RB Lipsk kontra Zenit Sankt Petersburg. Ja może najpierw przedstawię, a później omówię, tak? Atletico Madryt kontra Lokomotiv Moskwa, CSKA Moskwa kontra Olympique Lyon, Olympique Marsylia kontra Athletic Bilbao. Zobaczcie, że są dwa olimpiki. Potem mamy Sporting Lizbona kontra Victoria Pilsno, Borussia Dortmund kontra Red Bull Salzburg. Zobaczcie też, że mamy dwa zespoły tutaj, gdzie głównym sponsorem jest Red Bull. To jest RB Lipsk oraz Red Bull Salzburg. Tylko dlaczego tu jest RB Lipsk, a dlaczego tu jest Red Bull Salzburg? Z prostej przyczyny, a mianowicie w Niemczech, w Bundeslidze, Red Bull nie może być nazwy własnej firmy, to znaczy nie może być na przykład Mercedes Bayer Monachium, tak, albo Audi Bayer Monachium, czy Borussia, tam jakaś nazwa firmy, tylko muszą być nazwy właściwe klubów, jedynie można stosować skrót i tutaj właśnie RB Lipsk jest, czyli skrót od Red Bull Lipsk. Dobra, Borussia Dortmund kontra Red Bull Salzburg i ostatni mecz to jest AC Milan i Arsenal FC Arsenal, FC Arsenal. No, wszyscy uważają, że to jest największy szlagierek tej kolejki, jeśli chodzi o Ligę Europy. Ja powiem, że nie, to nie jest szlagier według mnie. Arsenal rozklepie Milan. Takie są moje typy. Natomiast jeśli chodzi o pierwszy typ, Lazio Rzym kontra Dynamo Kijów, absolutnie tutaj wygra Lazio Rzym. Aczkolwiek może być tutaj niespodzianka z tego względu, że mogą wchodzić tutaj w rachubę walory ambicjonalne, a mianowicie Dynamo. Wiadomo, że w Kijowie jest nieciekawa sytuacja, być może będzie chciało się pokazać właśnie z tej dobrej strony i zacznie po prostu bombać bramki, czy no, ambicją wygra, nie? Powiem tylko też wam taką ciekawostkę, a mianowicie podczas tego losowania nie było losowanie, gdzie byłaby para ukraińsko-rosyjska, tak, gdzie byłaby para ukraińsko-rosyjska. Tego się to wykluczono, żeby czasem doszło właśnie tutaj za zamieszek, więc nie ma takiej opcji, żeby trafił klub z Ukrainy na klub z Rosji. Dobra, jedziemy następny mecz, jeśli chodzi o Atletico Madryt kontra Lokomotiv Moskwa. Tutaj według mnie też pewniak to jest Atletico Madryt. Potem mamy CSKA Moskwa kontra Olympique Lyon. Tu bym powiedział, że tu jest znak zapytania, jeśli chodzi o ten mecz. Natomiast no, wskazałbym na Olympique Lyon, aczkolwiek no, nie jestem pewny. Potem mamy Olympique Marsylia kontra Athletic Bilbao. Athletic Bilbao według mnie wygra. Sporting Lizbona kontra Victoria Pilsno. Sporting Lizbona wygra. Później mamy Borussia Dortmund kontra Red Bull Salzburg. To będzie też, myślę, że to może być szlagier, to może być ciekawy mecz, ponieważ wiadomo, że tutaj Red Bull Salzburg tak łatwo nie odpuści, a Borussia Dortmund też będzie głodna. Natomiast Borussia to nie jest ta sama Borussia, co była kiedyś, tak? Nie ma tych mocnych już tych argumentów. Zobaczymy sobie, że ten Aubameyang odszedł tak z Borussii. Zobaczymy, jak to wszystko trener poskłada. Natomiast rzeczywiście według mnie, ja bym tutaj typował, że to będzie Borussia kontra Red Bull Salzburg. No i ten mecz, który wszyscy mówią, że to będzie szlagier, a więc AC Milan kontra FC Arsenal. Myślę, że nie będzie szlagier. Nie ma dużego jakiegoś szlagieru. Spokojnie sobie Arsenal tutaj, znaczy może niespokojnie wygra, jeśli chodzi z AC Milan. Założę się, że na przykład tutaj Wenger zrobi taką taktykę, że pomimo tego, że nawet będzie tutaj zwyciężał, będzie miał przewagę, to pewnie wygra 1-0 czy tam 2-0, nie zrobi jakiegoś takiego dużego wyniku, tak po 5-0 czy 4-0. Natomiast właśnie to są te typy. I teraz powiem wam ciekawostkę, jeśli chodzi o występy Polaków, to występy Polaków mieliśmy dwóch Polaków, Świerczoka i Góralskiego, Jacka Góralskiego oraz Jakuba Świerczoka, którzy występowali w Ludogorets raz grad, natomiast oni już nie występują, ponieważ ten klub odpadł. Natomiast teraz na tym etapie losowania mamy też Polaków, a mianowicie Tomasz Kędziora, który występuje w Dynamo Kijów, on się zmierzy z Lazio Rzym, oraz mamy Macieja Rybusa, który gra w Lokomotiv Moskwa.
który będzie grał przeciwko Atletico Madryt. Następnie mamy Borussię Dortmund kontra Red Bull Salzburg. Wiadomo, że w Borussii Dortmund gra Łukasz Piszczek, Lukas Piszczek. No więc tak to właśnie wygląda, tak wyglądają te pary. Ciekawa sprawa, napiszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, jak te kluby będą się tutaj, będą się zapowiadały. No to jest dosyć ciekawa sprawa, że dwa kluby tak naprawdę sponsorowane przez tego samego sponsora znajdują się w tej lidze Europy, no ale to jest wiadomo też, że tutaj RB Lipsk startował tam chyba z poziomu trzeciej czy czwartej ligi, także spokojnie doszli sobie do tego poziomu. Zresztą ja podziwiam tą firmę Red Bull, co oni nie dotkną się, to przemieniają praktycznie w złoto każdy projekt biznesowy. Nie wiem, jak po prostu jak oni to robią, mam bardzo dobrych menadżerów, naprawdę podziwiam. No zobaczcie sobie na każdym kroku praktycznie z Red Bull. Natomiast dobra, wracając do piłki nożnej, no to ciekawie tutaj się zapowiadają te mecze. Myślę, że tutaj będzie przewaga, jednak dominacja drużyn tutaj hiszpańskich. Nie będzie tutaj jakiejś wielkiej przewagi, jeśli chodzi o po prostu kluby ze wschodu, tak, kluby ze wschodu. CSKA Moskwa, myślę, że jednak przegra z Olympiakiem Lyon. Takie są moje po prostu typy. Atletico absolutnie wygra z Olympikiem Marsylia, ale widać, jakby Olympik Marsylia wracał do tych dawnej formy, tak, w ogóle tutaj do tych rozgrywek. Natomiast według mnie to jest jeszcze jednak daleka droga. Tu bym spokojnie na luzaku, gdybym obstawiał mecze, to bym spokojnie postawił na Sporting Lizbona, absolutnie wygrają z Wiktorią Pilsną, chyba że ich zlekceważą, podejdą tam z drugim składem, to wiadomo, że wtedy mogą przegrać. Natomiast mówię, ja bym sobie na przykład obejrzał ten mecz Borussia Dortmund kontra Red Bull Salzburg, jak ten mecz się zakończy. No i AC Milan kontra Arsenal, no Arsenal to jest jednak, jak sama nazwa wskazuje, Arsenal po prostu, Arsenal broni, to jest jednak Arsenal, który będzie teraz bardzo dobrze poustawiany, będzie bardzo dobrze poukładany. Tam jest taka sytuacja, że dużo piłkarzy w Arsenalu będzie klasowych, takich, którzy występowali w Bundeslidze, więc myślę sobie, że Milan nie ma szans, to nie jest ten Milan, co był kiedyś, no ale zobaczymy, tak? Natomiast tak mówię, Lazio Rzym kontra Dynamo Kijów, no to tutaj zdecydowanie bym obstawiał na Lazio Rzym, chociaż nie wiadomo, tak, mówię, mogą być tu kwestie ambicjonalne, Dynamo może zwyciężyć, Dynamo czasem po prostu może pokonać tych przeciwników, wiadomo, że tutaj w tych rozgrywkach zawsze jest jakiś psikus, ktoś musi jakiś psikus sprawić, no zobaczymy, tak, zobaczymy, pierwsze mecze tak naprawdę rozpoczną się już 8 marca, a następnego tygodnia będzie rewanż w tych meczach, nie? Będzie rewanż w tych meczach. Z całej tej grupy, gdybym miał typować najsilniejsze grupy, to według mnie Arsenal, Borussia nie, Milan też nie, Wiktoria Pilsno nie, Olympique Marsylia, Athletic Bilbao to bym powiedział, że to jest silna, jeśli z całej tej grupy, tak, najmocniejsze jakie zespoły, Olimpiki nie, Atletico Madryt, Lokomotiv też nie, Zenit, tutaj to też nie. Tu RB Lipsk kontra Zenit Sankt Petersburg, bym powiedział, że będzie remis albo wygra Zenit. Być może po prostu taka być niespodzianka. No i tutaj bym typował tak, jeśli chodzi o najmocniejsze zespoły, Arsenal, później bym typował na Athletic Bilbao, na Sporting Lizbonę, wbrew pozorom nie, Athletic Madryt oraz na Lazio Rzym, tak, na Lazio Rzym. No zobaczymy rzeczywiście, jak to będzie wyglądało, jak tutaj to wszystko się odbędzie. Napiszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, czy takie tutaj będą rozgrywki. No przypomnę, że tutaj będziemy mieć Polaków, tak, więc będzie warto obejrzeć te mecze, zwłaszcza tutaj Tomasz Kędziora, Maciej Rybus, Łukasz Piszczek. Natomiast warto wspomnieć, że Arsenal pokonał już szwedzki klub Östersund FK, no i oni przegrali, tak, gdzie przegrali po prostu tutaj z Arsenalem, zostali rozgromieni, także tutaj zespoły, gdzie występowali Polacy, też te zespoły praktycznie odpadły, tak, odpadł klub Jacka Góralskiego, Jakuba Świerczoka, gdzie oni mówili wielokrotnie w wywiadach, tak właśnie, że chcą po prostu grać w takim zespole, który będzie występował w Lidze Europy, bo dodaje szansę na promocję, a także na to, żeby zaistnieć w tych
dużych rozgrywkach. Jeśli chodzi po prostu o losowanie, to losowanie miało miejsce w piątek w Nyon i tam właśnie rozlosowano wszystkie te grupy. Myślę, że nie ma takich wielkich sensacji, ani wielkich tutaj wyników, znaczy wielkie wyniki nie zapadną. Tylko tak mówię, zależy to wszystko od podejścia, tak indywidualnego podejścia, czy tutaj piłkarze nie zlekceważą przeciwników, jak do tego podejdą. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Napiszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.